Pierwsza od 40 lat nowa linia tramwajowa w metropolii uruchomiona. Odjazd! Odcinek w Sosnowcu Zagórzu jest krótki, ale części mieszkańców Sosnowca ułatwi dojazd do centrum miasta, a potem do Katowic. Jeżeli my tu mamy tramwaj i miało to kiedyś być tam daleko, to dlaczego nie? To dlaczego ci ludzie mają tam nie skorzystać? Tam są piękne osiedla, duże, nowe jeszcze powstają bloki. Tramwaje śląskie, ostatni nowy odcinek linii tramwajowej wybudowały właśnie do tego miejsca w 1982 roku. Od tamtej pory prowadzone były wyłącznie modernizacje. Teraz to już nie Zagórze Pętla, tylko Zagórze Centrum Przesiadkowe. Myślę, że inwestycja, która była długo, długo oczekiwana nie tylko przez mieszkańców Sosnowca, ale w ogóle przez mieszkańców metropolii o przebudowie, w zasadzie rozbudowie tej linii mówiło się już, no, śmiało można powiedzieć, około 20 lat. Inwestycja po ponad 2 latach dotarła do celu. Powstało około 7 km toru pojedynczego, czyli 3,5 km nowej trasy, przy której znajduje się 6 nowych przystanków. Cała podróż nową linią zajmuje tylko 6 minut. Na końcu trasy tramwaj zawraca i dalej pasażerowie na razie nie pojadą, choć w przyszłości podróż będzie można kontynuować. Gdy uda nam się zrealizować kolejny etap, o którym już myślimy, projektowanie jest na etapie końcowym, połączenie z dzisiejszej końcowej pętli na rondzie Jana Pawła II z rondem Żołnierzy Wyklętych, bo wtedy tak naprawdę powstałaby pętla wokół całego miasta. Linia numer 15 od dzisiaj jest dłuższa, ale długo trwa też podróż z Zagórza do centrum Katowic, bo niespełna 50 minut. Dlatego nadal będzie to raczej linia wykorzystywana najczęściej do krótszych podróży. Wybudowanie linii w Sosnowcu kosztowało około 90 milionów złotych.